Na tym filmie chciałam poruszyć temat badania testem statystycznym, czy otrzymany wynik współczynnika korelacji Rank-Spearmana możemy uznać za statystycznie istotny, czyli dla nas ważny, prawidłowy, taki jaki powinien być, czy jednak należy powiedzmy uznać go za zbyt niski w rozumieniu statystyki matematycznej, czyli przy jakimś poziomie powiedzmy popełnienia błędu i oceny tego wyniku. Bo to nie jest zawsze tak, że jeżeli mam jakąś korelację na 5 obserwacjach, to ten sam wynik otrzymany na zwiększonej liczbie obserwacji, na przykład 25 obserwacjach, ma to samo wartość. Jak wiemy, im większa próba, na której by dokonujemy jakiegokolwiek obliczenia, choćby wstępnego, daje nam wyższej jakości, bardziej wartościowe wyniki niż takie otrzymane na kilku poszczególnych przypadkach. Im większa próba, tym wyniki są po prostu dokładniejsze. Wiadomo, to są same podstawy statystyki matematycznej i raczej dość sensowne, bym powiedziała. I teraz tak, na tym filmie chciałam Wam pokazać nie tylko jak obliczyć należy współczynnik korelacji Rank-Spearmana, ale również jak zbadać, czy on jest statystycznie istotny, czy też nie. I pokażę dwa przykłady. W przypadku, gdy mamy tak zwaną próbę mało i gdy mamy próbę dużą. Należy zwrócić uwagę na to, że nawet ja, szukając materiałów na temat badania istotności współczynnika korelacji Rank-Spearmana w formie testu, w internecie, w różnych jakichś poważniejszych źródłach typu SGH albo jakiś tam wykładowca na dowolnej uczelni, nie zawsze znajdowałam rozdział na próbę małą czy próbę dużą. Dlatego od razu przed tłumaczeniem tego tematu uczulam Was na jeden element. Bardzo zmienne w tym temacie jest to podejście, czy próba mała, czy próba jest duża, czyli czy to jest od 10 obserwacji, czy powyżej dopiero 30 i w ogóle czy wyróżniamy podział na próbę małą, czy próbę dużą. Zawsze rozwiązując zadania z tego tematu, ja bym na Waszym miejscu opierała się na to, co jest zapisane w wykładach, w podręczniku polecanym przez ćwiczeniowca wykładowcę, bo nie znalazłam takiej jednolitej, jednej zasady, że jest próba mała, próba duża. Ja to znalazłam, jest to dość sensowne, ale nie każdy materiał znaleziony w internecie, a pochodzący z do wiarygodnego źródła, taki podział w ogóle stosował. Więc zaczynamy. Chcecie, oglądajcie, korzystajcie, ale najlepiej mówię, bazować na wymaganiach i wskazaniach co do stosowalnego wzoru do stosowania według Waszej uczelni. To jest najlepsze źródło informacji. I teraz tak, właściwe zadanie zaczyna się tak. Oszacuj współczynnik korelacji Rank-Spearmana między dwoma cechami statystycznymi X i Y i mamy współczynnik korelacji kolejnościowej, czyli współczynnik zgodności uporządkowania. Tych nazw jest kilka, ale generalnie chodzi o oceny rangi Spearmana. I mamy zbadać jego statystyczną istotność przy poziomie istotności alfa, przykładowo 5%. Oczywiście ja tu dużo nie będę się rozchodziło mi o same rangi Spearmana, bo powstał oddzielny filmik, który omawia szerzej temat rang Spearmana. Możecie oczywiście wyszukać na moim kanale hasło Spearman albo Spearmana i znajdziecie na pewno ten filmik, który mówi o wstępie, co to są rangi, jak się nadaje rangi i jak się liczy współczynnik Spearmana, tak powiedzmy. W podstawach, bo nie wszyscy nawet te rangi Spearmana mają omawiane już na etapie testu statystycznego. Często jest tak, że liczymy rangi Spearmana, liczymy sobie współczynnik tej korelacji, tych cech ilościowych czy jakościowych, bo i Spearmana przy takim wariancie można liczyć, tylko oczywiście przy jakimś odpowiednim porangowaniu. I teraz nie zawsze, powiedzmy, przechodzimy już do testowania.
I teraz tak. Teoria teorią, możecie ją sobie przeczytać, zatrzymać. Zawsze jest u mnie taka sama. I teraz przechodzimy do tego, że jeżeli mamy przykład, gdzie liczba obserwacji jest mniej i mamy parę obserwacji jednej cechy, jak i drugiej cechy i one tutaj, jak widzicie, nie, między sobą nie powtarzają się ani razu. W ramach x-ów ani y-ów nie posiadają wartości powtarzających się, to wyznaczenie rank, czyli ocen, jest bardzo proste. Najniższa wartość otrzymuje jedynkę, kolejna liczba ciut wyższa otrzymuje rangę o jeden wyższą. Im wyższa liczba, tym wyższa ranga. Tak samo nadajemy cechy, powiedzmy, rangi drugiej cechy, wynikom drugiej cechy, czyli tu y, i też najniższa liczba dostaje jedynkę, a najwyższa wartość dostaje najwyższą rangę, czyli tu będzie 5, bo mam 5 różnych wyników, czyli nadaję liczby od 1 do 5 po kolei. I zgodnie z tym, jak się liczy współczynnik rank Spearmana, zawsze możecie spojrzeć to na ten dodatkowy film, gdzie wszystko jest omówione od A do Z. Ten film byłby wręcz przedługi dla niektórych. To tu mamy te rangi. One nie zawsze są zerowe. Są jakieś tam różnice na minusie i na plusie. Każdą z tych rang podnosimy do kwadratu i otrzymujemy na końcu sumę. Suma jest nam potrzebna do podstawienia do wzoru, który tu jest. Że współczynnik rank Spearmana policzony na tej pięcioliczbowej próbie, o próbie pięciu obserwacji, mamy w tym momencie taki wzór, gdzie n to jest liczba obserwacji, suma di podniesionych do kwadratu, ale już tu wcześniej, a nie suma do kwadratu, to będzie wynosiła ta cała suma z tym kwadratem jest 8. Mamy te wyniki i wychodzi nam współczynnik rank Spearmana 0,6. Oczywiście te liczby są fikcyjne, więc jej wynik korelacji jest fikcyjny. Co by nie było x i y, mamy jakąś korelację. Jeżeli ktoś pyta, co było n, no to powiem, że n to jest liczba obserwacji, czyli wielkość próby po mojemu. Suma di to kwadrat, to jest powiedzmy suma tych różnic między rangami między jedną a drugą cechą. Kolejnym elementem jest to, że rangi pierwsze, rangi drugie to są rangi nadawane, czyli tutaj w tym oznaczeniu AI i BI. Więc teraz wiadomo, że jeżeli rangi się nam powtarzają, na przykład, czyli mamy dwie liczby dokładnie o tym samym wyniku, no to nie możemy wstawić, powiedzmy, dwa razy trójki czy dwa razy jedynki, zależy tam. Tutaj wiadomo, trzeba uważać na to rangowanie, że bierzemy średnią z tych kolejnych rang, jakie by się nadało, gdyby nie były one sobie równe. Generalnie zawsze polecam spojrzeć na ten prostszy filmik o samych rangach. Więc teraz tak, wiadomo, korelacja rang Spearmana jest między minus 1 a 1. Im bliżej 0, czy na minusie, czy na plusie, tym korelacja, zobaczcie, robi się coraz słabsza. Im bliżej której skrajnej jedynki, to powiemy, że korelacja nabiera na sile. I teraz tak. Tu jest znowu nasza teoria. Możemy sobie powiedzieć, że ta korelacja między w naszej ocenie może być uznana za wysoką. Super, ale teraz dlaczego? Bo po pierwsze współczynnik jest, powiedzmy, te widełki, które tutaj ten podział możecie mieć tak dokładny jak ja, ewentualnie przedział od 0 do 1, co do wartości względnej, podzielone tylko na 3 przedziały. Kwestia tego, jak macie to na uczelni. Zawsze to powtarzam, opieracie się o tym, co jest na uczelni. A więc tutaj korelacja jest dla nas wysoka i te oceny możemy rozumieć, po prostu oceny, czyli te rangi tych dwóch cech były całkiem do siebie zgodne, w wysokim stopniu, mówiąc po polsku. No i teraz pytanie jest takie. Jeżeli próba wynosiła 5 obserwacji, a współczynnik korelacji tutaj rang Spearmana jest 0,6, to co? To mogę uznać, że na 100% niemal to jest jak pewne, że ta korelacja byłaby istotna statystycznie. Nie ma takiej pewności. Dużym problemem po pierwsze jest to, że ta próba jest mało liczna, bo liczy tylko 5 obserwacji, a po drugie taki wynik wskazuje na wysoką, ale ja bym powiedziała bardziej jeszcze umiarkowaną tą korelację, która może coś nam wskazywać, ale byłoby kłopotliwe, żeby na niej opierać i na przykład na jej wnioskach wynikających z takiej korelacji inwestować, nie wiem, pieniądze i powiedzieć, że duże szanse są powodzenia.
w przyszłości. Ja bym tak nie robiła. Najlepiej jest przeprowadzić test statystyczny i od razu mówię, ten podział, który ja zaraz przedstawię, wynika z mojej wiedzy, tej, którą ja miałam przedstawioną na uczelni, z materiałów, które znajdowałam w podręcznikach akademickich. Ciężko jest mi stwierdzić, jakich, bo ja to przygotowałam już jakiś czas temu, a tych podręczników, jak wszyscy wiedzą, do statystyki jest bardzo dużo. I teraz tak, ja znam taki podział, że jeżeli próba jest mała, a u nas jest taki pierwszy przypadek, 5 obserwacji, to my musimy korzystać z rozkładu testu studenta, który nam pozwoli określić z dużą pewnością, a niemal tu akurat będzie w tym przypadku chyba 95%, czy ta korelacja jednak jest statystycznie istotna, a może jednak nie. I ja znam taki podział, że próba jest mała w przypadku badania istotności współczynnika korelacji rank Spearmana, gdy ona nie przekracza 10. Czyli jeżeli mam przynajmniej, tak jak tu widzicie, 5, 6, 7 aż do 9, to statystyką testu, która będzie wykorzystywana w tym teście, jest takie obliczenie. Współczynnik korelacji w nawiasie 1 minus ten współczynnik korelacji podniesiony do kwadratu, wyciągamy pierwiastek i mnożymy razy pierwiastek n minus 2. Gdyby jednak próba okazała się duża, a dla mnie to określenie próba duża w przypadku współczynnika korelacji rank Spearmana to jest przynajmniej 10 obserwacji. Wówczas, jak widzicie, rozkład test studenta zostaje zamieniony, zastąpiony, bym powiedziała, rozkładem normalnym. Czyli gdy próba rośnie i już przekracza pewną magiczną liczbę, przynajmniej 10 obserwacji, korzystamy już z rozkładu normalnego. I teraz przeprowadzamy typowy test statystyczny. Zawsze pamiętajcie o tym, że on składa się ze stałych elementów. My otrzymaliśmy w naszym badaniu przykładowym współczynnik takiej jakby z próby 0,6 współczynnika korelacji rank Spearmana otrzymanego na 5 obserwacjach. I my musimy właśnie takim testem statystycznym na korelację, mówiąc prosto, zweryfikować istotność tego otrzymanego wyniku. Czyli jakby sprawdzić, czy ta korelacja może być powszechnie uznawana przy 5 obserwacjach i takim wyniku tej korelacji za odpowiednio duży wynik i wart uwagi, czy jednak lepiej go pominąć i jeszcze raz przystąpić do badania, ale na przykład na zwiększonej liczbie obserwacji. I teraz tak, sprawa ma się w ten sposób, że w każdym teście statystycznym będziemy potrzebować wartość krytyczną. I gdy próba będzie mała, korzystamy ze statystyki testu studenta i będziemy potrzebować wartość krytyczną właśnie z tego samego rozkładu, czyli rozkładu testu studenta. Gdyby jednak próba była duża, to my potrzebujemy nie tylko policzyć statystykę rozkładu normalnego, ale również mieć wartość krytyczną z rozkładu normalnego. Wydaje się to, wiadomo, sensowne i logiczne, ale nie zawsze na to zwracamy uwagę przy liczeniu, więc ja na to wolę Wam zwrócić uwagę, w razie czego możecie zawsze przewinąć film do przodu. I teraz tak, jeżeli chodzi, jak się szuka wartość krytyczną z rozkładu normalnego, to w tym momencie jest taka sprawa, że no właśnie, tu nie, to niepotrzebnie jest to wykazane, to moglibyśmy sobie skasować, ale w tym naszym zadaniu chcemy weryfikować tą hipotezę o tym, że korelacja może być istotna lub też nie, zależy, którą hipotezę uznamy za taką dla nas ciekawszą, to w tym momencie tą hipotezę bardziej zerową o braku korelacji, bo najpierw zakładamy, że w ogóle czegoś nie ma, badamy przy poziomie istotności 5%, bo tak było w treści zadania. Jeżeli w treści zadania nie jest napisane, przy jakim poziomie mamy weryfikować daną hipotezę, no to my zakładamy taki poziom, jaki jest ogólnie przyjęty na uczelni, czyli najpewniej jest to szablonowe 5%. I teraz, jeżeli w tym zadaniu, które teraz omawiam, wartość krytyczna
jest potrzebna prawdopodobnie z rozkładu te studenta, bo próba była mała i będziemy liczyć statystykę te studenta, to trzeba obliczyć tą wartość krytyczną. Ona jest do znalezienia albo w Excelu, używając odpowiednią formułkę, wpisując w pasku f od x, lub korzystając z tablic papierowych. Wartość, którą ja teraz potrzebuję, to będzie 3,18. Dlaczego ten wynik? Bo tu, jak widzimy, ona zależy, ta wartość od dwóch, ta krytyczna, od dwóch elementów. Poziomu istotności alfa, czyli 5%, i stopni swobody, czyli zmniejszonej liczby obserwacji. Ale i o ile? Tu jest ta wskazówka. Pod pierwiastkiem jest n-2. Tyle będą wynosiły stopnie swobody w tym teście. I teraz, jak widzimy, stopnie swobody, wy możecie mieć S, R, V, K, DF, jako po angielsku degree of freedom, generalnie po odjęciu stopnie swobody w tym przykładzie wynoszą 3. Jak wyglądają tablice statystyczne, papierowe, takie, które macie na końcu książki, czy do ekonometrii, czy do statystyki? Jak najbardziej możecie spojrzeć na filmiki przeze mnie nagrane, tam jest to tłumaczone, ale generalnie otwieracie tablicę te studenta i w wierszach tutaj mamy odpowiednie stopnie swobody, szukamy takiego wiersza oznakowanego trójką i w kolumnie szukamy poziom istotności alfa 5% i na przecięciu wiersza i kolumny będzie ta liczba, którą poszukujemy. W tym przypadku będzie to 3,18. I teraz, żeby przejść do typowego testu statystycznego, musimy pamiętać o tym, że pierwszym niezbędnym elementem do jego przeprowadzenia jest określenie hipotez testowych. W każdym teście statystycznym są dwie hipotezy. Hipoteza zerowa, a potem hipoteza alternatywna. Jeżeli w hipotezie zerowej dotyczącej istotności korelacji jakiejkolwiek zakładamy wartość 0, to współczynnik korelacji rang Spearmana równy 0 oznacza całkowity brak tej korelacji, czyli brak zależności między tymi dwoma cechami. One w ogóle nie są ze sobą powiązane, są statystycznie nieistotna taka zależność. Zaprzeczenie hipotezy zerowej jest tak zwana hipoteza alternatywna. Jeżeli tu pisaliśmy równa się 0, to w zaprzeczeniu będzie to różne od 0. Czyli powiemy sobie, że jednak korelacja jest istotna statystycznie, czyli te dwie cechy są ze sobą powiązane, bo jej współczynnik, który mierzy tą korelację, okazał się jednak istotny statystycznie. I teraz, jak już mówiłam, możecie mieć taki podział jak tutaj, czyli że próba jest mała albo próba jest duża. Częściej się spotykałam z tym, że w ogóle jest określenie, że statystyka te studenta jest jednym, jedynym wzorem na policzenie, na zmierzenie, na przeprowadzenie tego testu statystycznego. To jest jedyny i ostateczny wzór. Ja w jakimś podręczniku znalazłam, że można też korzystać z rozkładu normalnego przy próbie przynajmniej 10. I u nas ja jestem nauczona tego, że statystyka jest dobierana według wielkości próby, czyli ile było takich par rang. I w moim przykładzie możemy powiedzieć, że próba jest mała, bo wielkość próby nie przekracza 10. I dlatego korzystamy z rozkładu te studenta. Jeżeli próba była mała, to wzorem, który musimy zastosować na zweryfikowanie, czy hipoteza zerowa, a może alternatywna była lepsza w tym przypadku, jest dokładnie ten wzór i do niego podstawiamy zarówno oszacowany współczynnik korelacji rang Spearmana i tu w liczniku i w mianowniku, tu jest wielkość próby, wychodzi nam wynik. No, jak na wynik statystyki te studenta, ten wynik jest niski. A niski wynik, nieważne czy na plusie, czy na minusie, ale gdzieś do dwójki, raczej będzie nam świadczył o braku korelacji, bo im niższa statystyka te studenta, tym są po prostu coraz mniejsze szanse na to, że jednak odrzucimy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, jeśli nam na tym zależało w ogóle. I teraz nazywamy, że to jest tak zwana statystyka te studenta, czyli wzór na policzenie, na weryfikację hipotezy, ten wynik nam wyszedł. Teraz musimy zapisać tak zwany obszar krytyczny.
On jest w tym momencie dwustronny, bo hipoteza alternatywna nie zakłada tylko, czy współczynnik korelacji jest większy od zera, a może jednak jest mniejszy od zera, jest po prostu, czy jest istotny, czyli nie bez ukierunkowania, czy w lewo, czy też w prawo ma być znak tej korelacji. I dlatego obszar jest dwustronny. I on jest zawsze od minus nieskończoności do minus krytycznej. I suma z drugim zbiorem liczb od krytycznej do plus nieskończoności. A że krytyczna z rozkładu T studenta wynosi minus, 3,18, to przedział obszaru krytycznego jest od, jakby taki ogon lewy od minus nieskończoności do minus krytycznej. Suma, czyli dodajemy od tej plus krytycznej, czyli 3,18 do plus nieskończoności. I teraz zasada jest taka, jeżeli nasza statystyka, którą tutaj otrzymaliśmy, coś policzyliśmy, wpadnie albo do lewego skrzydła, albo do prawego skrzydła tego obszaru krytycznego, który jest akurat dwustronny, bo to jest lewa strona, to jest prawa strona tego obszaru, to się trzeba domyślić, że obszar krytyczny, czyli jak wpadnie, to mamy coś krytycznego. To co zrobimy? Odrzucimy hipotezę zerową. I teraz to jest lewy koniec tego przedziału odrzuceń hipotezy zerowej, a tu jest prawy kraniec tego, powiedzmy, tych dwóch przedziałów. To jest jeden przedział, drugi przedział, a to jest suma tych dwóch przedziałów pola na szaro zakreskowane. I teraz w naszym przypadku nasza statystyka testu nie wpada do obszaru ani lewego, ani prawego, znajduje się dosłownie pomiędzy. A więc możemy powiedzieć, że statystyka testu równa 1,299 nie należy do obszaru krytycznego, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A jak wiemy, hipoteza zerowa mówiła nam o tym, że korelacja między dwoma jakimiś hipotetycznymi cechami, ta korelacja w ogóle nie jest istotna statystycznie, bo współczynnik daje nam taką statystykę, która nie mieści się w przedziałach do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli możemy, mówiąc inaczej, powiedzieć, że jeżeli nasza statystyka testu co do wartości względnej była mniejsza od krytycznej, bo możecie mieć porównanie do obszaru krytycznego lub takie porównanie, to nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc przy tym przyjętym poziomie istotności, przeze mnie przykładowym przyjętym, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli ta korelacja mierzona tym współczynnikiem Rank-Spearmana nie jest istotna. Czy to jest dobre czy źle, to zależy od tego, co badamy i czy to jest dla nas pożądane. Generalnie możemy na pewno stwierdzić, że zależność nie jest trwała i nie powinna być interpretowana. Teraz zajmiemy się drugim przypadkiem współczynnika korelacji Rank-Spearmana, z którym nie zawsze macie do czynienia, ponieważ chcę Wam pokazać, co by było, gdyby istniał podział na próbę małą i próbę dużą i trzeba by było korzystać przy testowaniu współczynnika korelacji Rank-Spearmana nie z rozkładu T studenta, tylko z rozkładu normalnego. Nie zawsze to macie tłumaczone na uczelni, że istnieje taki podział. Jak najbardziej to rozumiem. Nie będę naciskać, że musicie w ten sposób liczyć. To jest wszystko umowne i zależy od wykładowcy. Zaczynamy. Jeżeli zaczniemy od tego, że treść zadania macie identyczną jak przed chwilą, to jest tylko kwestia umowna, ale uwaga, zmieniam poziom istotności na 1%, to w tym momencie biorę przykładowe dane. Jak widzicie, są bliźniacze podobne do poprzednich, ale zakładam, że mamy ich teoretycznie 25, są one, załóżmy, równe, różne, te wyniki nie ma znaczenia w tym momencie. Liczę rangi dla jednej cechy, liczę rangi dla drugiej cechy, liczę różnicę między rangami, a potem każdą z rang podnoszę do kwadratu. Otrzymuję wynik w postaci sumy, tak podpisanej kolumny jako DI do kwadratu. Jeżeli współczynnik korelacji rank na podstawie próby 25 obserwacji ma dokładnie to samo postać co przed chwilą, czyli zwyczajnie jeden wzór niezależnie od wielkości próby, to jest wiadomo sensowne,
to podstawiamy po kolei. Szóstka jest zawsze, tu jest 25, 25, a suma rank jest na przykład, to jest przykładowa wartość, bo tu nie o to nam chodzi, jest 28. I teraz, jeżeli wszystko sobie umiejętnie policzymy, jest 0,9892. Ten wynik to wskazuje już nam na całkiem taką pełną, niemal stuprocentową korelację między jedną a drugą cechą. Czyli gdyby to przyjąć, że to są dokładnie te same cechy, co przy małej próbie, to ta zależność przy zwiększonej liczbie obserwacji jeszcze bardziej się, że tak powiem, upewniła. Ale raczej to nie jest, rzadko się szczerze spotkam z czymś takim, żeby przy 5 obserwacjach korelacja 0,6, a przy 25 to samo daje mi 0,98. To jest przypadek już szczególny, musiałoby być jakiegoś niedoboru losowego, czy doboru nielosowego próby. I jak wiemy, w tym akurat takim przykładzie mamy 25 obserwacji. Tak wyglądają nasze rangi, czyli różnice między A i BI, czy zapiszemy RXI, RYI. I teraz, tak jak było wcześniej, test statystyczny przeprowadzamy z wykorzystaniem w tym momencie już na pewno tylko wartości z rozkładu normalnego, pamiętając o tym, że poziom istotności, jaki przyjęliśmy w badaniu, to 1%. I wówczas zakładamy, że jesteśmy pewni na 99%. Po to weryfikujemy testem, żeby uzyskać dużą pewność, niemal 9, to akurat 99%, że wyniki są w porządku. W tym momencie, jeżeli ja w tablicach czy papierowych, czy w Excelu będę chciała otrzymać wartość z rozkładu normalnego, wartość krytyczną, czy w tablicach dystrybuanty, czy w tablicach wartości tego rozkładu, znajdziemy 2,57 przy 1%. I wykonujemy już badanie istotności, bo ja powiem, że ten wynik jest całkiem zadowalający, że na 25 obserwacjach współczynnik korelacji wyszedł bardzo, bardzo wysoki, bo mówię maksymalnie może mieć 1. I teraz ten test tutaj, rank Spearmana, ma takie następujące hipotezy jak wcześniej, czyli raz zakładamy, że korelacji nie ma, jest statystycznie nieistotna, bo jej współczynnik, który ją mierzy, jest nieistotny statystycznie, a w zaprzeczeniu, czyli w hipotezie alternatywnej, wpisujemy znak przekreślenia równego 0, czyli że współczynnik jest istotny statystycznie, ileś tam wynosi realnie. Czyli ta cała korelacja, na której się on opiera, który on ją mierzy raczej w tą stronę, i ta korelacja jest statystycznie istotna. I teraz statystyka w moim rozumieniu jest dobierana według wielkości próby. I teraz ja używam tutaj podziału na próbę małą, próbę dużo, graniczne minimum 10, żeby próbę uznać za dużą. I teraz, jeżeli próba jest przynajmniej 10, to ja korzystam z rozkładu normalnego. Znalazłam taki wzór w podręcznikach. Ciężko już mi zacytować, co to za podręcznik, bo to już lata świetlne się powoli robią. Wy korzystacie z tego wzoru, jaki macie na uczelni. I teraz tak, jeżeli mamy rozkład normalny do wykorzystania, to podstawiam otrzymaną wartość tego współczynnika rank Spearmana i mnożę razy pierwiastek, wielkość próby minus 1. Otrzymujemy wynik. Już wynik około dwójki, czy na minusie, czy na plusie, może nam świadczyć, że raczej będzie odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej, bo statystyka testu jest wysoka, bo ona już może nam wskazywać na to, że raczej przekroczy krytyczną, czyli będzie odrzucenie hipotezy zerowej. W tym konkretnym zadaniu hipoteza alternatywna jest dwustronna. Ani nie jest powiedziane, że korelacja będzie tylko ujemna albo tylko dodatnia, jest po prostu różna od zera. A więc w tym momencie zarówno będzie tutaj przedział po lewej stronie, jak i po prawej stronie, czyli obszar krytyczny będzie stanowiła suma dwóch przedziałów. I teraz, jeżeli sobie oczywiście chcemy to graficznie przedstawić, to tu mamy ten lewy ogon, tu jest prawy ogon, i jeżeli moja statystyka, ten wynik należałoby albo do prawego, albo lewego ogonu,
Bodona, to w tym momencie istnieje aż 99% pewności, że ta korelacja będzie istotna. Czyli możemy sobie powiedzieć w tym momencie, że w naszym przypadku ta statystyka testu należy do obszaru krytycznego, no bo 4 po przecinku wpada do przedziału o 2,57 do nieskończoności. Czyli możemy powiedzieć w związku z tym, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli zachodzi, innymi słowy to nie zawsze tak ludzie mają na uczelniach omawiane, po prostu sama statystyka testu na pewno przekracza krytyczną, czyli istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeżeli takie coś Wam wyjdzie, to możemy powiedzieć już jedno zdanie podsumowania, że przy poziomie istotności, jakim my sobie założyliśmy, czyli tu akurat 1%, odrzucamy hipotezę zerową, mówiącą o tym, że korelacja mierzona współczynnikiem Rank-Spearmana jest nieistotna. Czyli wniosek jest taki, jest ona istotna. Czyli w tym momencie sobie możemy powiedzieć, czy nas to w tym momencie interesuje, czy też nie. Korelacji nie możemy pominąć. Czy on, taki wniosek jest dla nas pozytywny, czy negatywny, to już w oddzielnym zdaniu trzeba skomentować. No bo wiadomo, że niektóre korelacje są pożądane, a inne zależności w ogóle byśmy chcieli, żeby nie istniały. Ja kończę na omawianie tego. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.